Dzień dobry, spotkaliśmy się dzisiaj w tym niewielkim gronie, żeby zainicjować akcję Legionowo dla Oliwki. Legionowo dla Oliwki to jest szereg akcji, o tym opowiedzą moje koleżanki, które przedstawiam. Oczywiście pewnie te panie wszyscy znacie. Hanna Niewiadomska. Witam serdecznie. Anna Kaca. I pani Grażyna Hojnowska. A ja nazywam się Marek Dąbrowski. Chcemy zachęcić, proszę nas nie odebrać źle, nie będziemy lansowali swoich postaci ani swoich wierszy. Chcemy poprzez poezję zachęcić do udziału i wsparcia leczenia Małej Oliwki Puniewskiej. Mała Oliwka potrzebuje szybkiej pomocy, dlatego włączyliśmy się w ten nietypowy sposób w akcję jej pomagania. Wymyśliliśmy coś takiego, żeby zaprosić Państwa do udziału w czytaniu naszych wierszy. Moich, pań i nieżyjącego Witolda Hasa, którego reprezentuje pani Grażyna. Jakby to wyglądało? Wyglądałoby to tak, że każdy z Państwa czyta jeden z wierszy wybranych, czwórki legionowskich poetów dziecięcych, nagrywa ten film, przedstawia się, przedstawia akcję przez powiedzenie hasła Legionowo dla Oliwki. My to później umieścimy na właściwych stronach i poprzez to mamy nadzieję dotrzeć do jak największej ilości mieszkańców Legionowa, a może i Polski. Zachęcamy też do dokonywania wpłat. Każda osoba, która będzie czytała, może wesprzeć konto zbiórki Oliwki, które będzie podane na końcu tego nagrania. Dziękuję i przekazuję głos pani Hani. Ja ze swojej strony serdecznie i z całego serca zapraszam Państwa. Proszę Państwa o pomoc dla tego dziecka. No kto jak nie my mu pomożemy. Można pomagać, tak jak powiedział Marek, poprzez czytanie tych wierszy i poprzez jakieś wpłaty na konto Oliwki, jak również przez udział w akcjach charytatywnych, które są zamieszczone na stronie Oliwki i na pewno na koniec będzie podany adres tej strony, jak również numer konta. Serdecznie Państwa zapraszam do udziału w akcji dla Oliwki. Skoro Hania powiedziała o aukcjach, to ja bym chciała powiedzieć o fantach, że tak powiem, na te aukcje i dlatego zachęcamy wszystkich rodziców ze szkół i przedszkoli, dzieci ze szkół i przedszkoli, aby przekazywały drobne fanty na tę właśnie aukcję. Będzie to pomoc dla Oliwki i z całego serca życzymy jej, by jak najszybciej doszła do zdrowia. Ja z racji tej, że kocham sport, biegam dla Oliwii. Zachęcam także innych mieszkańców Legionowa do biegania. Nie potrzeba być wyrafinowanym sportowcem, żeby pobiegnąć i tak jak ja, liczbę kilometrów razy pewną kwotę, to też da ostatecznie jakąś kwotę na ratowanie rączki Oliwki. Poza tym współorganizuję potańcówki tak zwane dla seniorów w klubie Out. Serdecznie zapraszam. Ostatnio było nas naprawdę dosyć dużo osób, wszyscy się świetnie bawili. Jak również zachęcam do wszystkich wymienionych tutaj przez koleżanki i kolegę aukcji, jakie prowadzone są w Legionowie na rzecz Oliwii. Razem możemy więcej, zatem solidaryzujmy się w tym działaniu na rzecz naszej mieszkanki Legionowej. Oliwka, damy radę!